Cześć, tutaj Dawid Kosiński. Dzisiaj jesteśmy w polskiej siedzibie Samsunga, gdzie chwilę przed premierą mamy okazję pobawić się zupełnie nowym telefonem Samsung Galaxy S9, a konkretnie trochę jego większą wersją, czyli Samsung Galaxy S9 Plus. Mamy tutaj do czynienia z telefonem bardzo podobnym do Samsunga Galaxy S8. Na pierwszy rzut oka może się wydawać prawie identyczny. Co prawda obudowa jest minimalnie mniejsza, ale to jest dosłownie 1 mm, więc tak, jeżeli macie jakieś akcesoria do Samsunga Galaxy S8, to one nie będą pasować do nowego telefonu. Ale to nie jest jedyna różnica. Jak widać, tutaj mamy Samsunga Galaxy S9 w wersji Plus, więc mamy nie jeden, mamy dwa aparaty. Poza tym, tutaj mamy drugi głośnik, bo Samsung Galaxy S9 i S9 Plus mają głośniki stereo, a nie pojedynczy jak zeszłoroczny model. Obudowa oczywiście wodoodporna, pyłoodporna również. Tak jak było, mamy też szybkie ładowanie, zarówno zwykłe, jak też bezprzewodowe. Może wydawać się, że jest to telefon taki sam jak Samsung Galaxy S8 i Samsung Galaxy S8 Plus, ale Samsung przygotował inną, bardzo ważną zmianę, a mianowicie aparat. Bo ten aparat jest zupełnie inny, jest lepszy niż w modelu zeszłorocznym. Poza tym mamy wiele innych funkcji, o których zaraz opowiem. Wiem, że wśród Was jest wielu fanów wydajności, którzy kupują telefon za naprawdę ciężkie pieniądze, bo to jest sprzęt drogi z najwyższej półki, po to, żeby cieszyć się tą największą wydajnością, najwyższą możliwą. No i tutaj faktycznie Samsung zdecydował się na zastosowanie absolutnie topowych podzespołów, czyli w Europie, w tym w Polsce, będziemy mieli dostęp do wersji z procesorem Samsung Exynos 9810. Oznacza to, że tak, będzie wydajniejszy, tak, będzie bardziej energooszczędny, ale niewiele. Poza tym, ten procesor współpracuje z 4 GB RAM, jeżeli mamy mniejszą wersję telefonu, i z 6 GB RAM, jeżeli mamy większy telefon. Dlatego, jeżeli zależy nam naprawdę na takiej czystej wydajności, musimy mieć najszybszy telefon na świecie, no to wybieramy proste, droższego, większego, bardziej wypasionego Samsunga Galaxy S9 Plus. Wyjątkowo istotna jest też ilość pamięci wbudowanej, no bo tam przecież trzymamy zdjęcia, gry, filmy, wszystkie nasze dane. Tej pamięci w podstawowej wersji jest 64 GB. Ale spokojnie, jeżeli to będzie za mało, to można ją rozszerzyć za pomocą kart microSD o maksymalnej pojemności 400 GB. To jest bardzo dużo. Co więcej, Samsung mówi, że w przyszłości ten limit może zostać zwiększony. Wspominałem już wcześniej, że Samsung Galaxy S9 i S9 Plus zbytnio nie różnią się od modeli zeszłorocznych i to jest prawda. Mamy tutaj też te same wyświetlacze. Super AMOLED, czyli absolutnie z najwyższej półki, piękne kolory, prawdziwa czerń, ale one mają też te same rozmiary co w zeszłym roku, więc mniejsza wersja ma wyświetlacz o proporcjach 18,5 na 9 i przekątnej 5,8 cala. Wersja większa S9 Plus ma wyświetlacz o absolutnie tych samych proporcjach, ale jest on nieco większy, bo ma 6,2 cala. Piętą achillesową praktycznie wszystkich telefonów dostępnych na rynku jest akumulator i co tu dużo mówić, nie korzystaliśmy co prawda za długo z tego Samsunga Galaxy S9 Plus, ale tutaj może być podobnie, bo te akumulatory są nieco za małe. W mniejszej wersji mamy akumulator o pojemności 3000 mAh, w większej, w tej, którą trzymam właśnie w dłoni, mamy 3500 mAh. To jest wynik porównywalny z tym, co można spotkać m.in. w Samsungu Galaxy S8 i S8 Plus, czyli modelach zeszłorocznych. Jeżeli chcecie przekonać się mniej więcej, bo to nie będą dokładne dane, ile te telefony będą działać, to myślę, że warto zapoznać się z testami modeli zeszłorocznych. A skoro jesteśmy przy akumulatorze, warto wspomnieć, jak można naładować ten telefon, oczywiście za pomocą portu USB-C, który już jakiś czas temu stał się standardem. Telefon Samsung Galaxy S9 oczywiście wspiera szybkie ładowanie. Co więcej, wspiera ładowanie bezprzewodowe. Co więcej, wspiera szybkie ładowanie bezprzewodowe, więc możecie go ładować, jak Wam się żywnie podoba. Ale poza tym, oprócz portu USB-C znajduje się coś jeszcze, czyli zapomniany już przez rynek mini jack, czyli możecie podłączyć do telefonu swoje ulubione słuchawki, nie korzystając z absolutnie żadnych przejściówek. Co więcej, Samsung chwali się, że bardzo dobre słuchawki dostaje już w zestawie, bo są one stworzone przez firmę
AKG. Poza tym firma AKG brała też udział w projektowaniu głośników, w kalibracji tych dwóch głośników, które mamy tutaj z przodu. No i Samsung zapewnia, że korzystając z tego telefonu, oglądając na nim film, mimo że to mały ekran, mimo że to mały przedmiot, będziemy mogli odczuć pełnię dźwięku przestrzennego. To może być prawda, ale pamiętajcie, żeby odczuć ten efekt, będziecie potrzebowali doskonale przygotowanego materiału wideo, który po prostu będzie wykorzystywał w pełni ten mobilny dźwięk przestrzenny. Więc jeżeli będziecie sobie oglądać jakieś kotki na YouTubie, no to sorry, większej różnicy nie poczujecie. Poza tym, że te głośniki będą głośniejsze, no bo Samsung chwali się, że są one 1,4 razy głośniejsze niż te zastosowane w Samsungu Galaxy S8. Bardzo mnie cieszy też, że Samsung w końcu zdecydował się na dopracowanie wszystkich rodzajów odblokowywania ekranu. No bo przypomnijcie sobie Samsunga Galaxy S8 i S8 Plus, ten czytnik linii papilarnych. On był tak wysoko, że naprawdę nie dało się go sięgnąć. Trzeba było mieć nienaturalnie długie palce, żeby to zrobić. Trzeba było być jakimś Slendermanem. Tutaj w końcu pomyślano. Czytnik linii papilarnych jest niżej pod aparatem, więc bez problemu da się go sięgnąć. Poza tym można też odblokować telefon korzystając z rozpoznawania twarzy, które rok temu działało słabo. Dało się je oszukać nawet wydrukowanym zdjęciem albo czytnikiem siatkówki. To działało akurat dobrze, ale to jest niezbyt wygodne rozwiązanie, bo trzeba podnieść telefon, dokładnie się spojrzeć, żeby ta siatkówka została zeskanowana. A teraz Samsung uznał, że skoro mamy jedno rozwiązanie, które jest trochę mniej bezpieczne, jedno, które jest trochę mniej wygodne, to je połączymy tak, żeby razem było i bezpieczne, i wygodne. Dlatego teraz naraz jest skanowana twarz, jest też skanowana siatkówka i algorytm łączy te informacje po to, żeby rozpoznać, czy na pewno to jesteśmy my, czy na pewno my korzystamy z tego telefonu. Po przejrzeniu parametrów tego telefonu wielu osobom może wydawać się, że to jest naprawdę taki sprzęt jak rok temu, że prawie niczym się nie różni. A tak naprawdę jest znacznie lepszy, ale przez co? Przez aparat. Bo właśnie aparatem głównie chwali się Samsung. Zastosowano tutaj przede wszystkim nową matrycę. Rozdzielczość ta sama, 12 megapikseli, wielkość piksela 1,4, ale warto zwrócić tutaj na coś innego, a mianowicie na to, że Samsung zdecydował się na zastosowanie w tej matrycy dodatkowej pamięci. I w tej pamięci mogą być naraz przechwytywane 4 zdjęcia. Po co Samsungowi 4 takie same zdjęcia? Po to, żeby połączyć je w jedno i w ten sposób uzyskać lepsze detale, no i niższe szumy, żeby to zdjęcie, krótko mówiąc, było ładniejsze. Co więcej, jeżeli będziemy korzystać z trybu HDR, czyli wtedy, kiedy łączymy i tak kilka zdjęć w jedno, no to Samsung wykona 3 takie zdjęcia, połączy je w jedno, a jako, że każde zdjęcie to 4 zdjęcia, to de facto łączy 12 zdjęć po to, żeby to zdjęcie było znacznie ładniejsze. Brzmi skomplikowanie, jest skomplikowane, ale najważniejsze, że daje efekty, ponieważ zdjęcia wykonane tym Samsungiem Galaxy S9 i Samsungiem Galaxy S9 Plus wyglądają naprawdę fenomenalnie. W Samsungu Galaxy S9 Plus możemy spotkać 2 aparaty. Ten bonusowy aparat, który znajdziemy w Samsungu Galaxy S9 Plus, jest dosyć standardowy, ponieważ ma obiektyw o jasności f/2.4, ale ten główny aparat, ten, który jest też jedynym tylnym aparatem w Samsungu Galaxy S9, jest dosyć specjalny, ponieważ ma zmienną przysłonę. Oznacza to, że można ją regulować. Ona ma albo f/1.5, albo f/2.4. Jak to działa w praktyce? Teraz na przykład jestem nagrywany aparatem z przysłoną f/1.5, a teraz jestem nagrywany przysłoną f/2.4. Widzicie różnicę? No to właśnie tak samo to działa w Samsungu Galaxy S9 i S9 Plus. Dobra, wróciliśmy na przysłonę f/1.5. Dlaczego? Ponieważ z nią jest lepsze rozmycie. Poza tym ona sobie lepiej radzi w kiepskich warunkach oświetleniowych, no a tutaj tego światła nie mamy za wiele, ale jeżeli byśmy chcieli korzystać z przysłony f/2.4, no to lepiej to robić wtedy, kiedy tego światła jest naprawdę dużo, kiedy na przykład jesteśmy na pięknej, słonecznej plaży. Wtedy ta przysłona f/2.4 się przyda. Warto wspomnieć też o tym, że ta przysłona się zmienia sama, jeżeli fotografujemy w trybie automatycznym, bo umówmy się, przeciętnego Kowalskiego nie obchodzi, co się dzieje w tym aparacie. Go obchodzi to, żeby otrzymać piękne zdjęcie, które będzie zbierać lajki w mediach społecznościowych. Ale jeżeli chcemy się zabawić tym aparatem, jeżeli się na tym znamy, możemy uruchomić tryb profesjonalny i zmieniać wszelkie parametry, także dowolnie ustawić przysłonę.
W nowych Samsungach pojawiła się jedna bardzo ciekawa opcja podczas nagrywania wideo. Jest to Super Slow Motion, znane m.in. ze smartfonów Sony. Oznacza to, że wszystko, co jest nagrywane w takim trybie, wygląda bardzo powoli. Jest bardzo spektakularne i tak dalej. Wiecie, to wygląda po prostu kozacko. Mówiliśmy już o tylnym aparacie, warto też powiedzieć o przednim aparacie, ponieważ wszyscy lubimy robić selfie. Tutaj mamy aparat 8 megapikseli, obiektyw o jasności f/1.7. No i co tu dużo mówić, on powinien wystarczyć absolutnie każdemu. Mamy tutaj też kilka ciekawych funkcji. Można na przykład robić sobie animoji, można się zeskanować, zrobić zdjęcie. Algorytm następnie dobierze do nas awatara i będziemy mogli wykonać zestaw emotikonek przedstawiających nas. Będziemy w ten sposób mogli wyrażać nasze emocje. Ciekawe rozwiązanie, acz znane od innych producentów, no bo pamiętamy przecież, że Apple w swoim najnowszym iPhone'ie przedstawił coś podobnego. Na razie, wstępnie, mogę powiedzieć, że Samsung Galaxy S9, mimo że na pierwszy rzut oka bardzo przypomina S8, jest pod wieloma względami od niej lepszy. Jeżeli oczekujecie naprawdę dobrego aparatu, bo o to chodzi głównie w tym smartfonie, no to można poważnie rozważyć jego kupno, ale nie jest to sprzęt tani, ponieważ mniejsza wersja kosztuje 3599 zł, droższa kosztuje 3999 zł, czyli mamy tutaj do czynienia z urządzeniami z absolutnie najwyższej półki cenowej na rynku. I co prawda Samsung Galaxy S9 oraz Samsung Galaxy S9 Plus nie należą, delikatnie mówiąc, do najtańszych smartfonów na rynku, ale są na nim jednymi z najsłodszych i najbardziej pożądanych kąsków. Automat, gdzie...